Dzisiaj w Centrum Edukacji odbywają się zajęcia z pierwszej pomocy. Dlaczego taka wiedza na temat pierwszej pomocy jest tak istotna? No jest bardzo istotna, ponieważ no, nagłe zachorowania, wypadki są nieodłącznym elementem naszego życia i dobrze by było, żeby od czasu do czasu tę wiedzę sobie przypomnieć i wiedzieć, jak należy się zachować w sytuacji właśnie takiej, kiedy ktoś ulega czy wypadkowi, czy nagłemu zachorowaniu. Jakich umiejętności nabywają uczestnicy? No, przede wszystkim muszą pamiętać o tym, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo. Kolejny element, taki niesamowicie ważny, to jest ocena stanu poszkodowanego. Często jest tak, że ktoś leży na ulicy czy w miejscu, gdzie tam przebywamy i nie wiadomo, czy on jest przytomny, czy nieprzytomny, czy oddycha, czy nie oddycha. Trzeba podejść, trzeba sprawdzić i to dzisiaj sobie przypomnieliśmy. Mówi się często o tak zwanej pozycji bezpiecznej. Na czym ona polega? Pozycję bezpieczną stosujemy w przypadku osób nieprzytomnych, oddychających, która przede wszystkim ma na celu drożność dróg oddechowych, tak? A to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie zachowamy drożności dróg oddechowych u osób nieprzytomnych, to może się skończyć tak, że przestanie oddychać. Język po prostu blokuje drogi oddechowe. I ta pozycja jest niezmiernie ważna. Zdarza się, że na wypadki czy kolizje drogowe napotykamy właśnie jadąc samochodem. Co powinno znaleźć się w apteczce pierwszej pomocy, którą mamy w samochodzie? W apteczce pierwszej pomocy środki i materiały poturunkowe, tak by można to w jednym zdaniu określić. Materiały, które zabezpieczają nas przede wszystkim, czyli rękawiczki jednorazowe, ewentualnie maseczka do sztucznego oddychania, a poza tym gazy, bandaże różnego rodzaju, chusty trójkątne, przylepce mniejszy, większy, może agrafki, nożyczki, może jakiś sprzęt do wybijania szyby, gdybyśmy próbowali kogoś wydostać z samochodu. To jest taka podstawa. Nie ma tam środków, nie ma leków w apteczkach pierwszej pomocy i nie powinno ich tam być. Zdarza się też, że widzimy kogoś leżącego na ulicy i myślimy sobie, a na pewno to osoba pod wpływem alkoholu, niech sobie leży. Co powinno się zrobić w takiej sytuacji, bo raczej ignorować tego nie powinniśmy. No, jeżeli byśmy zakładali, że to jest osoba, która jest pod wpływem alkoholu, nie ma to jak gdyby znaczenia, bo nawet ten pod wpływem alkoholu może potrzebować pomocy. Przede wszystkim zainteresować się tym człowiekiem, podejść, jeżeli rzeczywiście będzie leżał w miejscu bezpiecznym, jeżeli to jest lato i tylko jest pod wpływem alkoholu, no to mamy sprawę wyjaśnioną. Natomiast jeżeli okaże się, że to jest osoba, której coś dolega, no to powinniśmy działać dalej. Czego dzisiaj nauczyliście się podczas dotychczasowego szkolenia? Nauczyliśmy się, może nie tyle co nauczyliśmy, ale sobie przypomnieliśmy to, co mieliśmy wcześniej na pierwszych etapach, jak byliśmy zatrudnieni właśnie tutaj w firmie. No i takie szkolenia na pewno wiążą się z tym, że mniej stresu będzie w sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali wykorzystać, albo osoby będą potrzebowały wykorzystać nasze umiejętności. Czy zdarzyła wam już się taka sytuacja, w której pierwsza pomoc była przydatna komuś? Tak? Takie sytuacje zdarzają się i mogą się zdarzyć, bo wiadomo, że nie ma większej wartości niż życie i zdrowie drugiej osoby, czy w rodzinie, czy zakrztuszenie dziecka, jak je ułożyć. No, osobiście miałem z tym styczność, więc bardzo się cieszę, że jestem tutaj, że sobie tą wiedzę odświeżam, bo to nie jest moje pierwsze szkolenie, ale świetnie, że takie rzeczy właśnie mają miejsce i że możemy w nich brać udział. Jakich rzeczy jeszcze dzisiaj się nauczycie? Czy już wiecie, co mieliście już w programie, co jeszcze będzie? Tak, dzisiaj będziemy jeszcze korzystać z defibrylatora, także zobaczymy, jak działa takie urządzenie, jakie daje wskazówki, także na pewno bardzo cenne doświadczenie. Przede wszystkim taka praktyczność tego kursu jest tutaj bardzo ważna dla nas. Bardzo dziękuję wam za rozmowę i życzę wam, żeby te umiejętności jak najrzadziej wam się przydawały, ale żeby, jeżeli już zdarzy się taka sytuacja kryzysowa, żebyście wiedzieli, jak te umiejętności dzisiaj nabyte wykorzystać.